Dobra, witam wszystkich z PTS-a. Pojeździmy sobie dzisiaj, uwaga, uwaga, i teraz jedno jedyne co, świat się kończy, Bzikers gra na PvE. Dobra, nieważne, ale tutaj jeden z widzów chciał zobaczyć statystyki Dragona. To jest chyba już wymaksowany. Tak, to jest wymaksowany, tak to wygląda. A tak wyglądają to jego statystyki. Proszę bardzo. Mówi, że to jego ulubiony pojazd i tak dalej, jeden z jego ulubieńszych, także tak są to jego statystyki w tym momencie. I teraz tak. Jedziemy z tymi butami. Pewnie wiem, no tutaj się coś zmieniło na pewno w tych butach. Ale to za chwilę zobaczycie. Co ja miałem sobie tutaj grindować? Tu coś mi jest potrzebne. A no można, chyba można, więc... to. Zakładamy to. Szkoda, że tego nie można przytyknąć. Dajemy start. I jedziemy. Oczywiście to jest potestor, ja bym miałem jeszcze pokazać ciekawe, fajnych pojazdów. Może pokażę wam statystyki o tego. Wejdzie, serwer się niedawno włączył, także... Tak wyglądają statystyki VB Latowa, tak wyglądają statystyki Wizla. O, proszę bardzo. Czy są podobne? Tutaj mają identyczne wartości. Phalanx, falanga to jest, tak? Dobrze, to ja myślę. O, żeż ty! 12, M11, M113, AWAK. A co? Jak to się mówi? No nieźle, nieźle. To będzie, dwie bitwy będą na tych botach. Nie wiem, ja specjalistą od botów nie jestem, także nie wiem, co tu się mogło zmienić. Ale ci, co wiedzą, o co chodzi, na pewno tutaj momentalnie się domyślą. Powiem wam jedno. Lepiej mi się gra na tym PTS-ie niż na normalnym serwerze. Naprawdę... ta aktualizacja jest niezła. Te tiery to nie są już... Tutaj znaczenie tiery mają, powiedzmy. Ale chodzi o to, że... to jest tak wszystko zrobione, żeby było naprawdę nieźle. O, moment. Bla, 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 bla. Także tutaj nie ma znaczenia, czy to jest tier wyżej czy coś. Tam dwa tiery wyżej już robi robotę, ale każdy każdemu może coś zrobić. No, coś jest zbugowane tutaj z tym. No. Dokładnie. Z dźwiękiem na tym chieftainie. Tylko na nim chyba. O, słyszycie? Na innych pojazdach tego nie zauważyłem, także no niestety już to zgłosiłem, także powinni to zrobić. Tu, 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 tu. Czy te kadłuby i te spoty tych serii te po prostu działa, są, wiecie co, z jednej strony to one miały tam takie przestrzenie, gdzieś widziałem przekrój wieży i one naprawdę miały tam dziury, znaczy chodzi o to, że policzki były twarde, ale tam umocowanie całej armaty, z tego co pamiętam, to tam było po prostu wycięty pancerz, ten znajdował się mechanizm podnoszenia i wypuszczania, podobnie przez to był miękki. No chłopie, ja nie jestem taki zwinny jak ty. I jest możliwość taka, gdzieś to znajdę, może kiedyś na tym nakręcę filmik, tam opowiem jak wyglądały wieże. Niezniszczalne teoretycznie wieże serii T z zamkami, które... jeżeli tam trafił po coś, to przebijały wszystko, nie? Let's go! Mieć szatanie z tym... No, wiesz. Dobra, jedziemy tędy.
Nie na poważnie. Górko, droga górko. Ty, a gdzie ty jesteś? Czyżby one się już tak nie kręciły jak się... Nie, jednak to... Wyjeżdżają do każdy gracz. Okiem. Nie no, oczywiście żarcik. O. Let's go! Powiem wam jedno, że... Widziałem, jak boty strzelają z rakiet. O, te bębeki powinny z rakiet zapodawać. Tak mi się wydaje. Jak zdążę, oczywiście. Zanim go nie rozniosą w pył. No i to jest taki właśnie na życie. Nie wiem, co mam powiedzieć o tych wieżach i tych pancerzy. Szczerze mówiąc. No to fajnie sobie gwiazdeczki. Oj, 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 Rico. Pstryknij. Te chłopaki wiedzą. Jedź, szatańskie nasienie. Ogólnie no boty jak boty, nie? Już koniec? Oż ty w mordę. On by mnie kolej zaskoczył. Oj tam, pal się. Wępeki. Jak mnie tutaj robią fajnie? Tu wpadły na te nasze pszczoły. Mówię wam, ja jestem noobek w tego typu sprawach, także nie mam pojęcia, jak się na botach jeździć, one się respią, nic. Rakieta! Skurwiel z rakiety mi chciałbym rzucić. Dobijcie go! Jaki w ogóle raz zrobiły te boty. Dobre, dobre. Ciężko by było ze zestawu nuba. Widzicie, tutaj na dole mam założone te zestawy. Naprawy wielokrotnej. Fajna sprawa jest. Ciąg, ciąg, ciąg tu. Kręcę się na tych botach strasznie. Nie, kapujcie, chłopaki.
skapowali. No widzicie, boty strzelają teraz z... O, coś jest z dźwiękiem. Z... No dobra już, dobra. Z rakiet. Naprawdę, tak w szoku byłem. Przedtem grałem jedną coś na T-80, co wygryziłem gwiazdkę. Wyjechały sobie dwa wesołe bendeki i nagle sru z rakiet. Ja jestem powiedział, o kurde. Jeb, nie mamy połowy. Także widzicie, no coś tutaj grzebią. A już zachowują się fajnie, bardziej tak... Nie kręcą się, jaki raszyk zrobiły w ogóle, nie? Wpadły na dymie pełne mnie. Jeszcze jakby Focus Fire zrobiły, to już koniec. Wszystko wybucha. Ile myśmy za to dostali w ogóle tego? 37 tysięcy. No i Ameryka. Tak mogę sobie grindować. 43, 28. Dobra, to teraz co? Za chwilę następne, nie? Ja sobie tu coś wybiorę i pojadę. Staram się znaleźć mapy, gdzie jest więcej rakietowozów. Więc za chwilę wracamy. Dobra, no to jesteśmy na szafirze. I teraz jest mały problem. Nie mam zielonego Alfa Romeo. Gdzie tu się jeździ? Ale to tam. I o tym czymś. Małe wredne z tym wyrzutnikiem hitów. 448 damage. Także pojeździmy, posputujemy. Coś tu porobimy. Nie pamiętam tych map. Tak rzadko, nie, może za wszystkie bitwy to mam za 150. Szkoda, że nie mają mojego znajomego Lucifera, który jest specjalistą od PvE. I po prostu wtedy to by... Zaraz bym tu powiedział, jedź tam, jedź tu, nie. Jak tam nasze kamo? Źle. Zacisnego gonga. Niedobra puma, niedobra puma! Let's go! Fajna zaboreczka. To maleństwo jest po prostu straszne, nie? To robi taką rzeź. Masakra jest. Dobra, trzeba jechać po tym. Dobra, ja pojadę. Ja pojadę, chłopaki, ja pojadę. There are some major NTAA weapon caches in this area. If you choose to destroy them, it will seriously hamper their ability to cause trouble. Lalalala. Idziemy. Nie wiem, gdzie tu się boty rozpią. Także to jest pełna improwizacja, proszę państwa. Pełna improwizacja. Ręka Boga. O nie, bo ten z rakiety, bym zaraz nie wiem, czy to będą jakie mają rakiety. Sztyw prawie pionowo w dół. Na boki. Ojej. Kurde, dalek, długo to leci. Fajna zabaweczka. Mam tylko te hity, no dawać.
Ale do obrony własnej, no... Piękne, z działu bezużytkowe, chyba tak to się nazywa. Oczywiście możecie mnie poprawić. Bo mogę się mylić. Wiadome. Ale bociki. Ha. No. Za 500. Oj, 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 oj. A. Teraz co? No to teraz... O Jezu, Leopard. O mój Boże. O mój Boże. Dobrze się odwrócił. Jesteś przybugowany. Pan, nie maluje się na nim kamo, nie? Szkoda. Bo by poszedł na tapetkę. Jeżdżąca kostka. I teraz go tutaj zrobimy czary Marekuku. Biedny T80. Czemu chłopu pomóżyć to szybko? Nie. Nie. Niedobry BMP3. Nie wiem, czy oni na tym poziomie strzelają z hitu. Boże. Ajajaj. Chodź tu, chodź, chodź. Gdzie on zniknął? No, teleportował się, no. Dobra. No, zabaweczka, no po prostu, no zabaweczka, no. Good mission. We are the greatest. We win. Czy coś tam. Dobra, teraz pójdziemy czyli wysokotierowym, żeby boty znowu naparzały z rakiet. Ale naparzają, naparzają. Gasimy gwiazdkę na czymś następnym. No i jeżdżę ogólnie, to tak jeżdżę, jak widzicie, nie? Ale zabawka to jest. Tym tu naprawdę można się zabawić na botach. Ogólnie to też można się zabawić na ludziach. Także na pewno to za chwilę przetestuję. Dobra. To ja na chwilę wyłączam nagrywanie i za chwilę w czymś wrócimy jeszcze. Dobra, no to pojedziemy sobie z butami. To jest T64AV, który jest w drzewku. Wygląda on tak. Bez tej ery wygląda jak kupowato, ale z tą erą no, jest po prostu genialnie zrobiony. Oczywiście to jest stok, nie? Ja to dlatego, żeby gwiazdkę zgasić. Gdzie to się jedzie? Co to za kółeczka są? Jakieś zębatki. Wam pokażę boty, powinien dość nawalać. Oczywiście będzie odcinek o nim osobny. Z PvP. Tylko to jest tak na chwilę, żeby zgasić gwiazdkę i... Jedź. I jeb z działka. Zobaczymy, jak tu się mam pancerz sprawuje. Ty to mi możesz... Nic nie zrobisz. Nie z tą erą na kadłubach. Ej, no ładnie. Jak na stoka, nieźle. Pancerz jest tylko założony. Na nim. Teraz się wbijamy w te boty i tyle.
A XM1, proszę państwa, XM1. No, twardziusz jak się zrobił z niej. To teraz tak wygląda. Stój, niedobruchu. Teraz co to jest, Abramsior? Oj, to czułem mu tylko gościńce, to jednak nie, no to ty. Co to było? Bot. Naprawdę ładny model zrobiony z tego afała. Te kureczkę wyjechały. Niedobre świntuszki. Zaraz go tu wytuningujemy i na PvP. Dobra, jedziemy dalej. Nie wiem, nagrywam, bo ktoś mnie tam prosił, żeby pokazać boty na PvE w bitwy, no to pokazuję. Co tu się zmieniło, nie powiem wam, bo po prostu nie wiem. Ale na pewno jak lubicie grać w to i ten tryb jest naprawdę fajny. Na przykład teraz męczyło mnie stokojem jeździć na PvP, po prostu mi się już nie chciało stokami tam cisnąć, nie, tymi czwtynami, z heszami, tam się męczyć z pancerzami warstwowymi, erą i tak dalej. A na botkach wpadamy, robimy gwiazdeczkę, tuningujemy i wyrywamy, nie, dalej. Ten tryb jest właśnie do tego stworzony i naprawdę jest przefajny. O, dobra, tu trzeba wjechać. Tu się gdzieś wjeżdżało chyba. Trochę mało zwrotny, ale fajny model. Coś zrobili z tymi pociskami, że one się w końcu nie zatrzymują na murkach. O, żeś mordę, ale ryko. Dziwne. Szty, wariacie. Troszkę mało zwrotne to. Ale stok. Zaraz go tu stuningujemy. Keep your eyes open. They wouldn't give up their contraband that easy. Też się dużo tu art. Znaczy, art, pedeków. Gdzie się tu patrzy na mnie? Nie patrzymy. No, chodź malutki, chodź jeszcze raz. Chodź do taty. No chodź. Dobra, pojedziemy sobie tutaj teraz. Wybijemy wszystko. 18 pocisków, także amu mamy naprawdę nieźle. Pewnie hity też mamy, tylko trzeba je odkryć. Jazda. O Jezu, zawsze zapominam te ciężarówki, się nie da przejechać. Abrams. Zapal się. Zepsuli go. Zabili go na śmierć. Powiem wam, że ta seria też jest... Ten może być niezły, ja muszę to sprawdzić. Ale to już w odcinku tylko o nim będzie.
Battle pancerz. Tylko nie wysprzęgli mi z rakiety, człowieku. O, rakieta! Co za... O, poszło po powierzchni. Skurczy by mi erę zdjął. Pół pancerza erę mi zdjął. Ładuję rakietę. Drobny cwaniaczek. Jak mi na bezczelnego z rakiety wysprzęgli mnie. I dlaczego? Dobra, no to tak to wygląda teraz na PvE. Nie wiem. Fajnie, miło, przyjemnie się gra. Co za, do zarobków to nie wiem, bo są boosty powłączane. Także sami tutaj, jak się na tym znacie, to zdecydujecie, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Ja po prostu nie wiem, bo tak bardzo rzadko w to gram, że nie mam pojęcia, co było wcześniej. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach. To był mały pokaz mojego lepienia na botach. Na razie wam wszystkim.